Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Już ponad miesiąc temu, 28 września, rozmawialiśmy o względności ruchu. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam o zadaniu, którego rozwiązanie do tej względności ruchu bezpośrednio się odwołuje. Wydawałoby się, że względność ruchu, ta obserwacja, że ruch nie ma znaczenia bezwzględnego, bo no, jeśli jedziemy samochodem na przykład, to my względem samochodu się nie poruszamy, ale już względem budynków stojących przy szosie jak najbardziej poruszamy się razem z samochodem. Że to jest trywialna zupełnie obserwacja, ale jednak nie zupełnie tak jest. Ma ona też jakby związek z pierwszą zasadą bezwładności, z zasadą Galileusza, z tym, że ruch nie wymaga przyczyny. Historycznie to było tak, że Galileusz, czytałem o tym gdzieś, zastanawiał się nad tym, jak to jest, skoro zdaniem Arystotelesa ruch wymaga przyczyny, to dlaczego ludzie nie spadają z ziemi, która się porusza, nie zostają za nią. No i doszedł do wniosku, że jedynym powodem, dla którego tak może być, a tak niewątpliwie jest, bo nie spadamy z ziemi, no musi być to, że coś, co wprawiło nas raz w ruch, przestało działać i dalej już po prostu poruszamy się razem z ziemią, że nie ma, póki nie będą działać na jakieś czynniki, które ten ruch zmienią, to będziemy się tak poruszać. No więc z tego też wynika, że ten ruch nie ma, ruch jednostajny w każdym razie, nie ma bezwzględnego znaczenia. Są różne układy inercjalne, to znaczy takie, w których obowiązuje pierwsza zasada dynamiki Newtona. I te układy wszystkie są równoważne, to znaczy jeśli coś obserwujemy w jednym układzie, będziemy to obserwować w drugim i będziemy mogli to opisywać dokładnie w ten sam sposób. Żaden z nich nie jest wyróżniony. No i też o względności ruchu można pomyśleć sobie w taki sposób, jak tutaj na tej tablicy, bo wtedy namalowałem czarne niebo. I wyobraźmy sobie, że to jest okno rakiety, nie widać żadnych innych gwiazd, no i widzimy żółte światełko, które się przesuwa wstecz, w prawo się przesuwa. No i na podstawie tej obserwacji, jeśli to światełko porusza się ruchem jednostajnym, a my nie czujemy żadnych dziwnych efektów, nie działają na nas, nie mamy powodu sądzić, żeby działały na nas jakieś siły, no to nie sposób jest powiedzieć, czy to my stoimy, a to światełko się porusza, coś, co jest tym światełkiem, się porusza, czy też na odwrót, to światełko stoi, a my się poruszamy, a może poruszamy się i my, i to światełko. Pojęcie tego ruchu jest takie względne. No i wydawałoby się, że to jest czysta filozofia, ale nie zupełnie, dlatego że popatrzcie, wyobraźcie sobie takie zadanie, bardzo popularne. Wyobraźcie sobie, że stoimy na brzegu, gdzieś przy tym, ten brzeg tutaj symbolizuje to drzewko i obserwujemy sobie rzekę, która, na której jest prąd i rzeka płynie w lewo z szybkością 2 km na godzinę. No i po rzece płynie parostatek. Na jeziorze, na stojącej wodzie, statek rozwija szybkość 6 km na godzinę. No i w pewnym momencie z tego statku upada do wody koło ratunkowe. Upada do wody koło ratunkowe, no i płynie nadal z prądem rzeki. Statek płynie jeszcze 2 godziny, po czym ktoś zauważa, że zgubili koło ratunkowe. Statek zawraca i próbuje wyłowić to koło ratunkowe. I pytanie jest takie, jak długo trwało, zanim statek po tym, jak zawrócił, dopłynął do miejsca, w którym właśnie to koło ratunkowe się znalazło. Zastanówcie się nad tym, możecie zatrzymać ten film i pomyśleć sobie, możecie przewinąć go i jeszcze raz
wysłuchać, jak to zadanie jest postawione, a ja w międzyczasie przejdę na następną tablicę. No dobrze, no więc przyjrzyjmy się rozwiązaniu. Znaczy pierwsza rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to jest taka, że można sobie wyobrazić, że niekoniecznie chcemy obserwować to zjawisko, patrząc w układzie współrzędnych, który jest związany z brzegiem rzeki. No, w tym układzie współrzędnych rzeka rzeczywiście płynie w lewo z szybkością 2 km na godzinę, ale możemy sobie też wyobrazić, że idziemy razem z prądem. Innymi słowy, obserwujemy to w innym inercjalnym układzie współrzędnych, w którym woda stoi. No, wprawdzie brzeg przesuwa się do tyłu, ale nie ma to najmniejszego znaczenia, bo nie pytają nas tam o odległość względem brzegu, tylko pytają nas o czas. Czas, jaki upłynie od momentu, kiedy statek zawróci, do momentu, kiedy napotka na nowo koło ratunkowe płynące, płynące z rzeką. No, jeżeli sobie w ten sposób pomyśleć, no to widać, że statek tak naprawdę płynie względem wody w rzece. Tak? No i jego szybkość względem wody w rzece jest taka sama jak szybkość względem wody stojącej, dlatego że już teraz dla nas ta płynąca na poprzedniej tablicy rzeka, ten prąd rzeczny nie istnieje. Po prostu poruszamy się razem z prądem. W naszym układzie współrzędnych rzeka spoczywa. A zatem statek rozwija taką szybkość jak na jeziorze, ale nie jest to istotne. Odpłyną 2 godziny po wodzie stojącej. W międzyczasie koło ratunkowe po prostu chlapało się w wodzie, nie przesuwało się względem wody. Zawrócił, no i musiał pokonać taką samą odległość, taką samą prędkością, żeby to koło napotkać z powrotem. W związku z tym, jak odpłynął przez 2 godziny, no to wracał też przez 2 godziny. Jeżeli czujecie się zszokowani takim rozumowaniem, to wyobraźcie sobie, że ta rzeka jest bardzo, bardzo szeroka. Tak szeroka, że nie widać jej brzegów. No jak się pomyśli o tym, co widać na statku, to tacy pasażerowie, jeśli nie widzą brzegów, to nie mają pojęcia, że ta rzeka płynie z prądem. Ta rzeka ma prąd i że oni płyną pod prąd albo z prądem, prawda? Obserwują tylko wodę, względem której poruszają się, no zawsze z taką samą szybkością względem wody. Niezależnie od tego, czy ta woda się przesuwa, czy nie. Dlatego tutaj nie ma tego drzewka. No i wtedy oczywiście tego prądu rzeki, mówienie o prądzie rzeki w takiej sytuacji jest bez sensu. Nie? Od tego, z jaką szybkością rzeka przesuwa się względem jakiegoś brzegu, który jest bardzo daleko, rozwiązanie tego zadania przecież nie zależy. Prawda? No dobrze, jeśli was nie przekonałem, to mam jeszcze jeden przykład, czy jeszcze jeden sposób myślenia, a tym razem przez analogię, ale na razie zastanówcie się nad tym i spróbujcie to przetrawić, a ja przejdę do następnej tablicy. No dobrze, to jest rozumowanie przez analogię. To wyobraźcie sobie, że jesteśmy w pociągu. To jest wprawdzie model wagonu kolejowego, PKP Intercity, ale nie znalazłem zdjęcia prawdziwych wagonów kolejowych. Nie wiem, może to tajemnica, może nie wolno fotografować, pewnie tak. W każdym razie wyobraźcie sobie, że ten wagon jest przyczepiony do pociągu i ten pociąg jedzie sobie w lewo ze stałą prędkością. Czyli jest układem inercjalnym. No i wyobraźcie sobie, że wy jesteście w tym pociągu. To jest ta żółta kropka. No i teraz to, co się dzieje, to wychodzicie ze swojego przedziału, przechodzicie do przedziału na końcu pociągu ruchem jednostajnym, po czym odwracacie się i wracacie z powrotem do tego samego przedziału. No, łatwo sobie wyobrazić, jest w zasadzie oczywiste, że niezależnie od tego, jak szybko ten pociąg jedzie, byleby tylko poruszał się ruchem jednostajnym,
byleby nie przyspieszał ani nie zwalniał, to tyle samo zajmie wam czasu przedostanie się z pierwszego przedziału do ostatniego, co z ostatniego do pierwszego, prawda? No więc to jest analog tej sytuacji, która miała miejsce na poprzedniej tablicy. Tu akurat pewnie pociąg jedzie w przeciwną stronę niż prąd, ale prąd rzeki, ale to oczywiście od kierunku prądu rzeki to rozumowanie nie zależy i nie zależy też od kierunku jazdy tego pociągu. To, co jest analogiem prądu, to jest ruch tego pociągu względem szyn. Ale póki to jest ruch jednostajny, to on nie ma żadnego wpływu na to, ile czasu trwa przejście z pierwszego przedziału do ostatniego i potem powrót z powrotem z ostatniego do pierwszego. W obu wypadkach trwa to tyle samo czasu. No dobrze, to chciałbym, żebyście się nad tym zastanowili. Teraz to nie jest zadanie domowe, nie będzie za to oceny. Natomiast bardzo chciałbym, żebyście to przemyśleli. Wasze zadanie, życiowe zadanie polega na tym, żeby zgłębić to. Wytłumaczyć to sobie, kotu, psu, rodzicom, porozmawiać o tym z przyjaciółmi z tej samej klasy, żeby nie było obciachu. Doprowadzić do tego, że będziecie to naprawdę rozumieli. Te argumenty. No bo ja nie wszystko mogę kontrolować i nie cały wasz proces nauki musi się odbywać pod czyjąś kontrolą. Jesteście wolnymi ludźmi i odpowiadacie sami za siebie. Więc macie do wyboru, no albo poświęcić czas i energię, żeby się tego nauczyć, albo zrezygnować, ja tego kontrolować nie będę. Dziękuję bardzo.